oficjalny albo nieoficjalny do polityki amerykańskiej, to należy się spodziewać tego, o czym mówił Trump, że Stany Zjednoczone będą myślały kategoriami wielkiego interesu. Nie będzie tutaj miejsca na pewne wartości, albo te wartości będą wpisywane w wielką strategię. Znaczy, nastawmy się na to, jeżeli mamy do czynienia z Henrym Kissingerem, to musimy się nastawić na politykę realistyczną. Jeżeli popatrzymy na to, że Henry Kissinger kiedyś doprowadził do znormalizowania stosunków z Chinami, to dzisiaj w tych kategoriach wielkiej polityki znowu będziemy mieli Kissingera w polityce amerykańskiej, który tym razem będzie w stanie wpisać w politykę amerykańsko-chińską Rosję. Więc to nie jest tak, że ta normalizacja będzie amerykańsko-rosyjska tylko dwustronna, bo ona będzie instrumentalna. Amerykanie będą próbowali poprzez normalizację i taką pragmatyzację polityki z Rosją rozgrywać Rosją sprawę chińską. Więc do tego także, to co powiedział pan doktor Białymstoku, niezbędne są Chiny, bo żeby doprowadzić do poprawienia sytuacji, czy w zasadzie układu sił w Azji, Stanom Zjednoczonym potrzebna jest flanka japońska i flanka także północno-rosyjska. Więc to się wszystko zaczyna wpisywać w wielką globalną strategię nowego prezydenta. Mariusz Dąbrowski, pytanie. Chiny są poważnym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i taki sojusz amerykańsko-rosyjski przeciwko Chinom jest właśnie tym, co nam się rysuje powoli? Znaczy, Chiny są poważnym graczem, ale moim zdaniem są też trochę przeceniane. To jest tak jak z Japonią w latach 80. Japonia była wówczas przeceniana ze względu na sukcesy gospodarcze, a dzisiaj Japonia jest niedoceniana. I podobnie jest chyba z Chinami, dzisiaj są troszeczkę przeceniane, aczkolwiek jest to gracz wagi ciężkiej. I rzeczywiście jest to drugie największe mocarstwo po Stanach Zjednoczonych. Tak więc... No i właśnie, czy Stany Zjednoczone chcą sobie pozwolić na takie mocarstwo, żeby rządziło się w jakiś sposób właśnie na Dalekim Wschodzie, w Azji i Pacyfiku? W zasadzie nikt chyba nie chce, żeby to mocarstwo się tam rządziło, bo Japonia się go obawia, obawiają się inne kraje, na przykład Wietnam, proszę zauważyć, że jeśli spojrzymy na lata 70., 60., to widzimy relacje wietnamsko-amerykańskie przez pryzmat wojny, a dzisiaj to są bardzo dobre relacje, które łączy wspólny przeciwnik, czyli Chiny. Więc tutaj jest strategia, której Chiny zawsze się bały od stuleci czy tysiącleci, strategia okrążenia Chin. Jeśli rzeczywiście Rosja będzie grała w jednym bloku razem ze Stanami Zjednoczonymi, to Chiny zostaną okrążone, bo z drugiej strony też są Indie, które bardzo dobrze współpracują z Japonią, też mają dobre relacje z Rosją, więc być może o to idzie gra, żeby okrążyć te Chiny i nie dać Chinom zbyt wielkiego pola manewru. Pola manewru, które miałoby polegać na czym? Tak, jakbyśmy to mogli przedstawić plastycznie, bo mówimy o polach manewru, negocjacjach, w organizacjach, a jak to wygląda praktycznie? Co Chiny takiego Przez pryzmat chociażby handlu. Na przykład jedna z inicjatyw to inicjatywa jednego szlaku, jednej drogi, czyli popularnie zwana nowym jedwabnym szlakiem. Bez Rosji nie da się tego zrobić. Przynajmniej w tej wersji lądowej. Natomiast w wersji morskiej, bo trzeba pamiętać, że nowy jedwabny szlak to jest część lądowa i część morska. Z kolei w części morskiej Chiny można blokować na Pacyfiku, a tutaj kluczowa jest z kolei Japonia, więc rośnie nam wielki gigant gospodarczy Chiny, aczkolwiek ma ogromne problemy wewnętrzne. Nie wiadomo, czy rzeczywiście Chiny kiedykolwiek będą w stanie zastąpić Stany Zjednoczone. Dzisiaj patrzymy na Chiny, tak jak wspomniałem, przez pryzmat sukcesów gospodarczych, więc jest tendencja do jak gdyby przeceniania Chin, ale Chiny rosną, tak? Więc i tutaj jak gdyby tę inicjatywę z 2013 roku prezydenta Xi Jinpinga, czyli ten nowy jedwabny szlak, poprzez okrążenie można dość skutecznie storpedować. Albo osłabić przynajmniej. Czyli chińskie dążenia do mocarstwowości gospodarczej i wpływów gospodarczych powinny być ukrócone. Tak myślę, tak możemy tłumaczyć przyszłą politykę Donalda Trumpa, którą już teraz powoli poznajemy. To w takim razie, doktor Agnieszka Wryc, co dostaje Rosja za to, żeby wejść w ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi? Mówiliśmy nie bez kozery o Izraelu, mówimy o Bliskim Wschodzie, mówimy na przykład o Syrii, ale już
spróbujmy się strategicznie na tym skupić. Rosja wydaje się być tym głównym graczem w tej materii syryjskiej, bliskowschodniej, ale nie z Izraelem. Bo tak. To już jest chyba jednak ta wyspa amerykańska, tak jak Japonia. Tak jest. To, co dostają Rosjanie, to przede wszystkim drugi oddech gospodarczy. Czyli jeżeli dojdzie do pragmatycznego, o tym także mówił prezydent Putin podczas swojej ostatniej prasowej konferencji, że zakłada, że gorzej już było ze Stanami Zjednoczonymi i gorzej już nie będzie. Że teraz tylko i wyłącznie można liczyć na poprawę stosunków i tak jak on to ujął. Czyli on też zapala zielone światełko. On absolutnie, znaczy to wywiesił w zasadzie zaproszenie i powiedział tak, liczymy na, użył dwóch określeń, na biznesowe i pragmatyczne relacje. To jest to, o czym także mówił Donald Trump. Znaczy, panowie tutaj mówią jednym językiem. Rosjanie liczą na gospodarczy nowy odtyk, czyli na to, że Amerykanie sami z jednej strony zniosą swoje sankcje nałożone na Rosję, a z drugiej strony przymuszą partnera europejskiego do tego, żeby nie kontynuował, nie nakładał nowych sankcji, czy nie przedłużał nowych sankcji, czy tych samych sankcji na Rosję. Czyli można liczyć się z tym, że w połowie 2017 roku te sankcje po prostu zostaną wygaszone. Na to Rosjanie liczą. Więc to pozwoli im także ponownie doprowadzić do szybszej ścieżki wzrostu gospodarczego. Liczą także na to, że poprzez różne działania na Bliskim Wschodzie, porozumienia także z Saudyjczykami, nie tylko, spróbują przełamać tą zmowę, o której mówią Rosjanie, niskich cen surowców energetycznych. I pamiętajmy, dzisiaj już nawet sam Putin powiedział, że ceny ropy wzrosły, więc gospodarka rosyjska zaczyna powolutku odzyskiwać ten taki stały dopływ surowców, nie tyle surowców, co twardej waluty, która pozwoli się Rosji ponownie wzmacniać. Rosja w Azji, na ile jest możliwe, to pytanie do doktora Marcina Dąbrowskiego, na ile Rosja jest poważnym graczem w Azji, na ile obawia się też Chin i na ile Rosji powinno zależeć na tym strategicznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? Trzeba pamiętać, że jeśli patrzymy na